wydał wojnę Erebinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania Dzikiego Gonu potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. Elfi Wiedzący postanowił odciąć króla Dzikiego Gonu od wsparcia w jego własnym królestwie. Wraz z Geraltem wyruszył na wyprawę przez inne światy, do miasta Tir na Lia, gdzie urzędował Gels, namiestnik Eredina. Gels był lojalnym zwolennikiem poprzedniego władcy ludu Olch. Gdy dowiedział się, że Eredin dopuścił się królobójstwa, obiecał pomóc w pokonaniu uzurpatora. No, także to tyle, jeżeli chodzi o skrót poprzednich wydarzeń, ale witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3 i moi drodzy, przemedytujmy sobie przynajmniej do rana, bo jak to nie mogę tego zrobić? Dlaczego nie mogę tego zrobić? Mogę teraz? I czemu nie mogę przemedytować? Co jest grane? Halo, panie parlamencie. Kompletnie tego nie ogarniam. No ale dobra, to co? Wywabiamy tak naprawdę Radowida z okrętu. To jest raz. A dwa, no to kurczę, już decyzję tak na dobrą sprawę podjąłem, co będziemy z nim robić. I myślę, że tak na dobrą sprawę oddamy władzę w Nowigradzie w ręce Bikstry. No jednak mimo wszystko do rządzenia to nie tylko trzeba mieć, że tak powiem, mądre słówka i tego typu rzeczy, ale trzeba jeszcze mieć łeb na karku i tak na dobrą sprawę jakiś plan chociaż. Bo z tego co widzę, to no Vernon Roche jest patriotą, ale jak to mawiał w tym, jak to mawiali w karierze Nikosiadyzmy, patriota idiota. Bo ani planu, ani pomyślunku, jedyne co to, żeby była wolna Temeria. No ja to rozumiem, no ale co później? To co będą robić? Kto będzie rządził? Kto będzie u władzy? Jak oni widzą w ogóle tę przyszłość? Także ależ jestem z całym szacunkiem i oczywiście wszystkim tym, co miało miejsce, tak? Z tym, co Vernon Roche dla nas zrobił, z tym, co zrobiła Vess dla nas. No z całym szacunkiem, ale Bikstra będzie znacznie lepszym wyborem. Przynajmniej tak ja to widzę. Także biegnijmy. Przyspieszmy nieco kroku. Ty, czy jak ja wskoczę? Mogę do tego wskoczyć w ogóle? Do środka? Nie da się. Myślałem, że mogę do tego wejść i się zakręcić jak chomik. Ale niestety. Halo? Witam, redański żołnierzu. Nie plątać się! Cześć. Wiedźmin Geralt. Czego chcesz? Dychę do piątku. Audiencji. Mam nowe informacje o Filipie Eilhart. Oddaj broń. I za mną. Aha. Wasza wysokość, Wiedźmin. W sprawie Filipy Eilhart. Dzień dobry. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Mam jakąś manię prześladowczą. Jacy inni? Widzisz, rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informacje o Eilhart. No i? A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdechłą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypię złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oxenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane oczywiście. Obciąłem mu palce, tego się schory, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Znaczy, z jednej strony to rozumiem, bo tu chodzi o to, żeby jakby kara była na tyle adekwatna i kara była na tyle dotkliwa, żeby nikomu więcej to nie przyszło do głowy.
żeby zrobić coś takiego samego, no bo jednak kara będzie dość sroga i nie warto ryzykować dla czegoś takiego. To jest tak jak na przykład, dlaczego jest tyle kradzieży? No bo generalnie kara za kradzież jest tak słaba i jest tak naprawdę niewymierna względem tego, co on na przykład ukradnie, że generalnie opłaca się kraść. Znaczy oczywiście nie mówię, że to jest dobre i nie pochwalam tego, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem złodziejom powinny przysługiwać kary i to takie bardzo dotkliwe, żeby odechciało im się kraść w przyszłości, a nie żeby chłop dostał na przykład zawiasy czy jakąś tam karę w postaci krótkiej odsiadki plus kara grzywny czy roboty jakieś tam publiczne i tyle. I to jest jego kara za kradzież, nie? A ty swojego mienia już na przykład nie odzyskujesz. Także generalnie z jednej strony rozumiem podejście na zasadzie bycie może i brutalnym względem kłamcy, ale no jednak nie tędy droga. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała po Redanii jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przeprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Odrobinkę. Po prostu wiem, że chciałby się dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht! Zwołaj ludzi! Ilu? Wszystkich. No i? Gdzie ta Filippa? Tak jak mówiłem, w domu na moście, bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar, ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. No, tak myślałem, że coś takiego będzie. Nie wiesz, gdzie dokładnie ukrywa się Filippa. Beze mnie. Nie bój się. Poradzimy sobie. Oczywiście z twoją pomocą byłoby łatwiej, ale irytujesz mnie już. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. No, panowie. Aha, to nie walczymy. Twoje ostatnie słowo? Katamaran. Kurwa! Odbić Wiedźmina. Nie, katamaran. Potem na Radowida. Też na K, ale katamaran. Lubię to słowo. Trzymaj się! Idziemy! Teraz razem! Kończmy to. Nie mogłem się sfokusować w żadnym razie. No, w porządku? Tak średnio bym powiedział. Dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowida, zanim przyjdą posiłki. Go, go, Power Ranger. Bądźcie się! Mógłbym się wyjąć miecz na ten przykład? Dziękuję. Zatłuc mutanta! Chcę tu podpaliłem. Pokaż co umiesz. On z nami jest czy nie? Dziękuję.
I to z nami był. O kurde, czekaj. Dalej, Redanie! Może już kurcze pieczone, no tam z tyłu jakieś ludzie, tu jakiś... O kurde, ty, ja tam umrę! Ty, no trochę przypał. No gościu! Weźże się. Dziękuję. Lepiej się poddaj. Ty, ty za mnie jesteś czy nie? Ty, nie znam. Zablokował dziadę. O masz! Babu placek. A ty co, pomagasz, nie pomagasz? Dziękuję. O! Jakoś poszło, ośle. Jakoś poszło. Otwierać! Rozkazuję otworzyć drzwi! Ja to myślę, że na luzie bym uciekł przez wystarczy te szpary tam. Prosić. Cóż. No, to wyrównaliśmy rachunek. A to tak od serca. Baju, 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 baju. Wybaczcie. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, to tak, na dyskusję czas będzie później. Wiesz jak jest. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy. Masz coś na twarzy. Weź udział w zamachu na króla Radowida. Ty, nawet nie wiedziałem, że z tego achievement jest. No, ciekawe. No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za wolną Temerię! Za Temerię! A. Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Nie za wcześnie na świętowanie? Radowit nie żyje, prawda? Ale do wolnej Temerii jeszcze daleka droga. Wojna się jeszcze nie skończyła. To przyszedł. Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. Jutro w południe dowódca armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Co? Czyli wtedy, Velen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radowida wycofa się z Temerii. Która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ula, ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dało. O. Kurczę, chciałbym mieć takie zdolności i być takim erudytą, żeby tak ładnie opisywać pewnego rodzaju rzeczy, które mają miejsce. Ach. Emhyr was wykiwa. Albo Roż, ty z Nilfgaardem?
Roż? Ty? Z Nilfgaardem? Dla Temerii zrobię wszystko. Nawet się skurwię. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego... Ej, a to nie jest... Bo to zaraz. Że co? Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. Zawsze chciałem to zagrać. W sensie Macbeth. Wsadzali mnie w roli halabardnika. Williama Shakespeare'a. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerią. Co? Jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty dwulicowy sukinsynu. Nie pozwolę na to. Akurat ty, Roż, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Oż kurczę. Rób co chcesz. To nie moja sprawa, rób co uważasz. Ale kawał z ciebie sukinsyna, wiesz? Dlatego będę świetnym kanclerzem. Bywaj, biały wilku. Ja wiem. Wiem, zrobiłem okropną rzecz teraz. Ale no generalnie... No słabo to wychodzi, bo miałem opcję albo zabić Dijkstrę, albo ich. I... no... ach... inaczej, no moim zdaniem tak naprawdę, jeżeli chodzi o Vernona Rosha, no to spoko, miał pomysł, było fajnie. Ale co dalej? Jakby u niego nie było tego co dalej, a Dijkstra to jest taki, można by rzec, szachista, tak? On ma zaplanowanych powiedzmy tam 20-30 ruchów w przód. Więc generalnie no jego bardzo ciężko jest zaskoczyć w pewnych kwestiach, tak? Także on będzie o wiele lepszym przywódcą, a ja próbuję tam wskoczyć. Coś tam jest? Jak to mówił Marcin Najman, ty, ale tu nikogo nie ma. No dobrze, no. No przykro mi, no. Ale tak musiało być. Z Talarem w sumie za wiele mnie nie łączyło. Z Ves. Wiadomo, kto grał w dwójkę, ten wie. Jeżeli chodzi o Vernona Rosha, no to całkiem sporo nas łączyło, aczkolwiek, no jednak. Jak to, no tutaj Radowi troszeczkę miał racji, tak? Trzeba umieć poświęcić pionka, żeby tak naprawdę wygrać całą partię. Idź do Olgierta von Everett i porozmawiaj. Nie, nie będę rozmawiał z Olgiertem. Czekaj, bo my tu mamy questy jeszcze przecież, no jak? Przygotowania do bitwy, no hello! Czy mamy coś tutaj jeszcze? Ty, wściekłe pięści Skellige przecież jeszcze są. Może byśmy się tam udali? Czy kurczę olewamy temat i będziemy lecieć już z linią fabularną? No i przede wszystkim też takie pytanie do was. Czy chcemy krótką pauzę od tego, jakby, jak zakończymy główny wątek Wiedźmina? Czy chcemy zrobić krótką pauzę między rozpoczęciem jakby nowego wątku i zaczęcie tych dodatków? Czy też może, kurczę, lecimy z tematem od razu? Dajcie znać proszę w komentarzach, co myślicie na ten temat. Ja w tym czasie, mam nadzieję, znajdę jakiś kurczę znak drogowy. Stormem, ale halo. Nie przed piratami ze Skellige. Nie widzę znaku drogowego, szukamy czegoś innego w takim razie. Złe wieści, dostarcz list, to nie działa. Cena honoru, zbadaj wybrzeże Faroe od strony Hindias z Fjall. Tu jakieś zlecenie... Co? Tu jest zlecenie na smoka?
Ciekawostka. Poszukiwania. Czy coś mamy jeszcze tutaj do znalezienia? Skarb, zatopiony skarb, poszukiwane schematy, szkoła gryfa 3. Ty, mamy... Szkoły wilka 1 żeśmy jeszcze nie zrobili? Serio? To mamy czwórkę, a nie mamy... What? What? Ty, szkoła wilka 6 i 3. No dobra, myślę, że możemy się bujnąć do Velen. O kurczę, ty. No czegoś takiego to Jorzyk się nie spodziewał. A, gdzieś wlazłem i kurczę, teraz nie będę mógł wyjść, tak? Świetnie. Czego? Jakiś zbir, okej. Okay. Ja bym chciał... Weź się tu, weź przemedytuj. Dziękuję. No dalej, nie wstydź się. U mnie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Zapraszam. No to chciałbym z tobą porozmawiać, to nie. Potrzebuję świeżego dorsza. Proszę bardzo. Tylko do piątku. Czy znajdę w ogóle to, czy nie? Już! Kolejny przygłęb z tyle. Jezu, co? O, mapa świata. Właśnie, o to mi chodziło. Tu? Tak daleko? O rany. Jeszcze tutaj coś. O, masz. Nie, dobra. Idziemy z głównym questem. Najwyżej poboczne zrobimy sobie kiedyś na streamku jakimś czy coś. Jeżeli w końcu uda mi się go odpalić jakoś w miarę sensownie. Ty, no coś takiego widzę pierwszy raz, żeby chłop sobie łódką pływał. No ale dobra, spotkaj się z Avalachem na statku. No to byliśmy tam przecież. Cze. Wracaj skąd przyszedłeś. Litości! Cię, poratujcie! Już! Nie mogę! A kto tam tańczy? Tańcz albo dostaniesz pełt między... Dobry byłbyś siebie, marynarz! Do pierwszego pożytku! No tu chodzi o jakieś dęsy. Aha, ona tańczy. Daj mi spokój. Litości! Już! Cię, poratujcie! Nie mogę! Tańcz, starucho! Jeeeeee, co tu się... Tylko ten Romeo? Co tu się wyrabia, panie? Mój tatuś bardzo nie lubi elfów. A ja przedwczoraj ściszałem telewizor. Jakby tak samo bardzo istotna informacja. Kto wie, co za zbir ludzi? Właśnie, ten jakie piruety tutaj, proszę bardzo. Yennefer. Jeśli pomożecie obronić Ciri przed dzikim gonem, cesarz obejmie was amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. Nie bardzo. A co z Fringillą? Nie bardzo. Właśnie nie wiem, muszę to wyjaśnić. Dzień dobry. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. Dobrze usłyszałem? Namówiłaś cesarza, żeby darował im winy? Jeśli tylko pomogą nam obronić Ciri. Trochę mi się nie chce wierzyć, że przystał na taki układ. Jak nie chcesz, to nie wiesz. To twój problem. Ojejku, patrzcie. O co chodziło z Fringillą? Triss mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że siedzi skutat wimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. Aha. A skąd ona wie? Sama jeszcze niedawno była w więzieniu. Rozmawiała z Fringillą, zanim ją zamknęli. Fringilla mówiła, że cesarz ją wzywa. Po spotkaniu miała dać znać, o co chodziło. Ale już się nie odezwała. A myślałem, że takie atrakcje to tylko z Radovidem. Nie podoba mi się to. Nie tak się umawialiśmy.
Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Chodź, wszyscy już na nas czekają. Już to widzę, jak ta rozmowa będzie szczera. Ty, tu jeszcze jest Triss i Ciri. Masz to chwilę? Pogadajmy jest chwilkę. No hejka. Chcę cię prosić o radę w sprawie Yennefer. Chcę cię poprosić o radę w sprawie Yennefer. Dobra, dajesz. No więc chciałbym ją gdzieś zabrać, jak już będzie po wszystkim. W jakieś ładne miejsce, gdzie odpoczniemy. Tyle podróżowałaś, dobrze ją znasz. Może masz jakiś pomysł? Ja zastanawiałem się nad Spalną albo Dol Blatana. Pojedź z nią do pierwszego lepszego zajazdu. Zapłać za miesiąc z góry i wywieź tabliczkę. Nie przeszkadzać. Tak po prostu? Tak po prostu. Okej. Jak to jest podróżować między światami? Jest to jakiś plan. Przyjemnie. To trudne? Z początku było, ale z czasem stało się oczywiste jak jazda konna. Założę się, że wielu czarodziejów chciałoby się tego nauczyć. Pewnie tak, ale Avalach twierdzi, że nie mają odpowiedniej wiedzy ani umiejętności. On sam uczył się tego 400 lat, a i tak umie tylko wykrywać istniejące portale i przenosić się przez nie. Stilson? Ja mogę iść gdzie chcę i kiedy chcę. Po tym, jak zostawiłaś mnie i Jen na Wyspie Jabłoni, co się właściwie z tobą działo? Podróżowałam przez czas, przestrzeń, różne wymiary. Widziałam domy ze szkła, biegałam z jednorożcami po kręcu świata. O, szklone domy! Mieszkałam nawet w podwodnym królestwie. Wolność. Zawsze lubiłaś jej smak. Dalej lubię. To czemu wróciłaś? Bo się nią zachłysnęłam. Kiedy wszystko jest w zasięgu ręki, nagle staje się mniej kuszące. Okej. Jak to się dzieje, że Eredin potrafi cię zlokalizować? Kiedy przenoszę się ze świata do świata, wywołuje jakby falę, którą może wyczuć ktoś odpowiednio wyszkolony. Tak przynajmniej twierdzi Avalach. I on też to potrafi. Czyli w zasadzie nie powinnaś korzystać ze swojej mocy. Na szczęście to działa tylko na długich dystansach. Kiedy przenoszę się na małe odległości, zakłócenia są praktycznie niezauważalne. No dobra, to co? To bywaj. Muszę lecieć. Dobra, potem pogadamy. A może. Cześć, Triss. Tak, Geralt? Potrzebuję rady odnośnie Yen. Jak sobie radzisz? Cóż, dla wszystkich to będzie trudna przeprawa. Wiesz, że nie o to pytam. A co mam ci powiedzieć? Przecież wiedziałam, że ty i Yennefer, że zawsze będziecie do siebie wracać. Beznadziejna sprawa. Chyba tak, ale nie chciałbym, żebyś... Nie przeciągajmy tego, dobrze? Nie chcę się teraz rozpraszać. Rozumiem. No dobra. Bywaj. Trochę... dziwnie się z nią rozmawia. Yennefer. Geralt? Dobra, tu już żeśmy wszystkie dzięki dialogi do zobaczenia przeszli. To co, no zostaje tylko Avalach. Siema, byczku. Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy? Tak, płyńmy. Każ podnosić kotwicę. I ogień w szopie, węgiel buta. Śmieszny ogień troszkę. Czemu nie jest prostokątny, tylko taki... Król Dzikiego Gonu rąbowaty przebywał na pokładzie Naglfara, ogromnego okrętu, zdolnego podróżować między światami. Zgodnie z radą Gelsa, Wiedźmin ruszył na wyprawę po Słoneczny Kamień, artefakt potrzebny do ściągnięcia Eredina w pułapkę. Uha, się wczytuje i wczytuje i wczytuje. Ha ha ha.
O kurczę, patrzcie co się dało, Jezu, palcem pokazałem w ogóle. O panie. Stół bez nóg, hehe. Już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość Emhyrfar Emrys. Jak to chce podbić Skellige? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonem. I właśnie znaleźliśmy Fringille Ligo. Czyli, że co? Znaczy, ja wiem, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, ale... Nadal to wróg. Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skellige. Musimy też ściągnąć tu Fringille Vigo. Na razie nie wiemy nawet, czym jest kamień słoneczny. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty Enel. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. No co? Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dillian z białych okrętów? No wyobraź sobie, że nie. Opowiedz koniecznie, uwielbiam elfie legendy. Gelban był wiedzącym z ludu Olch, który zakochał się w elfce Enseed. Dillian jednak odrzuciła jego miłość. Geralt chyba żartował. Za późno. Nie zaszkodzi, jeśli się tego dowiecie. W dniu, gdy białe okręty miały wypłynąć, Gelban podarował jej kamień słoneczny. Wierzył, że gdy minie trochę czasu, serce Dillian zmięknie. Prosił ją, aby użyła kamienia, gdy za nim zatęskni, a on przybędzie, choćby oddzielały ich całe światy. Brzmi dobrze. Wygląda na to, że nam ten kamień przyda się o wiele bardziej niż tej elfce. Czyli skoro go nie użyła, to znaczy, że za nim nie tęskniła. Znalazła kogoś innego. Tak myślałem. Bardziej mnie interesuje, czy będziemy w stanie użyć kamienia słonecznego. Wy? Nie. Ja? Owszem. Przy niewielkiej pomocy czarodziejek. Z których część dalej żyga pod pokładem, a jedna jest nieuchwytna. No. Skąd wiadomo, że kamień jest na Skellige? Z legend elfich. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na której z dziesiątek tutejszych wysp? No to świetnie. Pomówię z Myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary Kracha. Możecie mnie teleportować na okręt Emhyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodziejem Hyra? Oczywiście. Gdyby sprawa z Fringillą była załatwiona, mogliby nam ją tu po prostu wysłać na małej łódce. Ale nie jest załatwiona. Cesarz obiecał zapewnić loży bezpieczeństwo, ale... Fringilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Oj tam. Będziesz musiał sam się przekonać, jakie Emhyr ma względem niej plany, kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na cesarski okręt. Sam się dostanę na okręt cesarza. Przepłynę. Pław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą cię jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Ruszam. Powodzenia. Bierzcie ten list. Kurczę, V miało być.
Pozwolę sobie przypomnieć, że nasza umowa dotyczyła wszystkich czarodziejek, które zechciały wziąć udział w ryzykownym przedsięwzięciu, na którego powodzeniu tak nam zależy. Trudno mi uwierzyć, że w obecnej sytuacji, kiedy udało nam się zgromadzić tyle czarodziejek z loży, odmówisz nam towarzystwa Pringilli Vigo. Rozumiem, że względy natury osobistej sprawiają, że z niechęcią rozstajesz się ze swoją poddaną, jednak zapewniam, że i w tej materii nasze interesy są zbieżne. Zapewniam, że dotrzymam warunków umowy, pomimo, że będzie to wymagać ode mnie odrobiny poświęcenia i postawi mnie w niekorzystnej sytuacji. Uprzejmie proszę, abyś uwolnił Pringilli. Kreślę się z poważaniem Yennefer. Ok. No to fajnie. Co ja mam zrobić? O panie. Najbardziej wpływowym. O, ciekawe jakiś dialog. Draniem, któremu nie można ufać. Myślę, że akurat ty jedna ze wszystkich ludzi możesz mu ufać. A co za afrytyczną dranią? Można się przyzwyczaić. Aha, to już. No już. Szczerze powiedziawszy, liczyłem na jakiś dialog odnośnie właśnie, kurczę... Niech topór twój nigdy nie będzie. Wilku! No, okay. Widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie Myszowór? U Lugosa. Ankhreit na tronie ciągle go kole jak drzazga w życi. I teraz jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym pustym łbem. Dołączę do Myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz, albo nie. Druid wie, co gadać. Bywaj. Ja nie bywam, ja jestem. Bić to cholerstwo? Czekaj, bo to nie tędy. Nie tędy droga, mój drogi, nie tędy droga. No, wezmij się. Dziękuję. Ile? 1400 osób. Przyjmij mnie, ładnie mnie czy... ale wolę solidny topor. Tyk! Szybka podróż. Boże, jakie to jest piękne, że można tak szybko podróżować. Grałem kiedyś w jakąś gierkę, która totalnie nie miała szybkiej podróży i faktycznie... Gra, przejście gry zajmowało masę czasu tylko i wyłącznie dlatego, że z każdego punktu trzeba było się przemieszczać do innego. I 3/4 gry zajmowało samo przemieszczanie się. Także naprawdę doceniam tą szybką podróż. Co by tu nie mówić, to jest świetna rzecz. Może tak byłoby dla niego lepiej. Czego jeszcze chcesz? Może byłoby lepiej. Nie będę klękać przed Ankrem nigdy, rozumiesz? Wolisz się bratać z czarnymi? Prędzej zbratam się z upiorami samego Myrchogu, niż pozwolę, żeby krach rządził całym Skellige. A co na to twoi ludzie? Pójdą za tobą, kiedy wszyscy jarlowie nazwą cię zdrajcą? Jesteś na mojej ziemi, druidzie, bacz na słowa! Chcesz być królem z Nilfgaardzkiego Chcesz nadania? Chcesz być królem z Nilfgaardzkiego nadania? Ujadasz, zanim zaczniesz kąsać? Krach przysłał cię po moją głowę? No to spróbuj ją sobie wziąć! Daj spokój. Bradzich! Co? Chyba źle rozegrałem. Wyrwę ci jaja, ty ścierwo! W ramię, w ramię! Po robocie. Jakoś tak kurczę... Lekko idzie. Dawaj go! Ej, co to za pojawianie się wojowników? Chodź, nie możemy tu zostać. Ej, halo. Nie krzycz tak, idę do ciebie. No. Dobra. Czekaj, bo on coś musi mieć ciekawego przy sobie. Serio, nie?
Liczyłem na jakieś kurcze, co? Ja to taka lipa. No dobra, trudno. To średnio są chwały. Z przyjemnością popatrzę, jak zrobię. Oni chcą się mierzyć z Wilgartem. Powieszę sobie twój łeb u siodła. Oni. Dziękuję. Znaczy oni nie chcą walczyć z Nilfgaardem, no przecież, ale generalnie sam fakt tego, że strasznie słabi są, to jakoś tak... No nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o tę wojnę. Ja się nie dziwię, że ją przegrywają. Nie chcesz pogadać? Pewnie źle to rozegrałem, bo pewnie będzie można było inaczej. Pewnie można było z nim pogadać i nie wywoływać tej bójki. No ale trudno, no. Czasem trzeba i tak. Oni na szczęście nie wiedzą o tym, co się stało. Co to jest? Znaczy, czas, żeby położyć kres pirackim rozbojom. Każdy, kto zdolny jest nosić broń, ma stawić na trzy. Aha. Jej, ty, panie. Panie. Siemasz. No, Geralt. Widzę, że żadna zawierucha na Skellige nie może się odbyć bez twojego udziału. Wręcz przeciwnie. Chyba sporo mnie ominęło. To dzięki tobie krew z krwi Kracha zasiada na tronie. Wywołałeś małą wojnę domową. Z dawien dawna koronę Skellige zdobywało się przelewając krew. Od zwykłego uprawiania polityki różni się to tylko skalą. Jednak masakra podczas uczty w Caer Trolde była czymś innym. Skutkiem rzezi było kolejne wiedźmińskie zlecenie. Zlecenie przerodziło się w śledztwo. Śledztwo, które w rezultacie dało wyspom Skellige nową królową. Klan Drummond zaatakuje prędzej niż się spodziewaliśmy. Myślałem, że Krach wysłał cię, żebyś wynegocjował porozumienie z Lugosem. Porozumienie? Tylko Krach wierzył, że w tym momencie to jeszcze było możliwe. Czyli tak naprawdę nie popsułem ci szyków? Nie, tym razem nie. Śmierć Lugosa wiele zmieni. Jego kuzyn, który zostanie nowym jarlem, nie jest dobrym dowódcą. Ta wojna szybko się zacznie i szybko skończy. Okej, okay. Przynajmniej są jakieś plusy. Po co wróciłeś na Skellige? Po kamień. Jak radzi sobie Cerys? Byłaby świetną królową, gdyby udało jej się wyjść z cienia Kracha. Wszyscy poza Lugosem ją poparli. Ale kiedy tylko na horyzoncie pojawiły się okręty cesarza, jarl wziął sprawy w swoje ręce. A Hjalmar? Poprowadził już wbrew woli Kracha 3 nieudane ataki na cesarską flotę i ciągle znajduje ochotników na następne. Tak, to do niego podobne. Wiesz coś o Kamieniu Słonecznym? Podobno według legend znajduje się na Skellige. Najpierw maska Uroborosa, teraz Kamień Słoneczny. Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Ta maska nigdy to nie ja, interesowałem okay. się elfami Ensid, ale może Skald Eivind będzie mógł ci pomóc. Kiedyś opowiadał mi o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj? Pewnie w Arinbjorn. Możesz też zapytać poławiaczy pereł Matiasa Rybie Płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy cyplu nad zatoką od wschodu. No, to coś... Rybie Płuco?
Ciekawe. Tak go nazywają, bo potrafi nurkować całymi godzinami. Nikt nie wie, jak to robi, ale ja mam swoje podejrzenia. Widzę, że za nim nie przepadasz. To nic osobistego. Jego ojca i dziadka też nie znosiłem. Nienawiść przechodząca z pokolenia na pokolenie. Dzięki za pomoc. Geralt, jeszcze jedno. Przodkowie Matiasa i Erlinga 100 lat temu opróżniliby to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę. Na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Zawsze razem sobą nawet kilka. Mam w kieszeni. Niech nas bogowie mają w opiece. No i dobra, moi drodzy, myślę, że tym akcentem możemy sobie zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej.